Autor nieznany. Portret Romana Federowicza Sanguszko. Rok powstania dzieła, pierwsza połowa XVII wieku. Obraz namalowany techniką olejną na płótnie. Wymiary: wysokość 183,5 cm, szerokość 112,5 cm. Własność Muzeum Okręgowego w Tarnowie. Dzieło przedstawia szlachcica w pozie stojącej, mężczyzna z krótkimi, ciemnymi włosami i z wąsami. Ubrany w krótki, wzorzysty, szary żupan z wysoką stójką. Rękawy długie, ubiór sięga do kolan. Na żupan zarzucona jest delia, płaszcz koloru czerwonego z dużym, rozłożystym kołnierzem koloru czarnego. W talii obcisły. Rękawy płaszcza rozcięte wzdłuż ręki od strony wewnętrznej. Długie, spadające swobodnie, ukazujące rękawy żupana. Zapinane na złote guzy, czyli guziki w kształcie żołędzi. Delia sięga do kostek. Spodnie wąskie, czarne, nogawki włożone w cholewy żółtych, skórzanych butów sięgających kolan. Mężczyzna stoi w rozkroku. Prawa noga zakryta delią, prawa ręka wsparta na biodrze, lewa na rękojeści szabli. Postawa wyrażająca pewność siebie. W prawej części portretu widoczny stolik nakryty ozdobną tkaniną. Na stoliku leży buława. Jest to zdobiona kula osadzona na drążku. Była noszona jako oznaka sprawowanej funkcji przez hetmanów, głównodowodzących polską armią w czasach I Rzeczpospolitej. W lewym górnym rogu korona, tak zwana mitra, przynależąca osobom z rodów książęcych. Poniżej przynależny m.in. rodowi Sanguszków herb pogoń, jeździec na koniu z mieczem i tarczą. Postać Romana Sanguszki wypełnia prawie całą przestrzeń obrazu. Tło portretu w ciemnym kolorze. Ramy obrazu proste, czarne, z wewnętrzną cienką listwą koloru złotego. Prezentowany portret jest kopią wcześniejszego, niezachowanego portretu Romana Federowicza Sanguszki. Został namalowany po jego śmierci, czyli po 1571 roku. Sportretowany mężczyzna był synem Fedora Andrzejowica. Data urodzenia Romana to 1537. Wywodził się z koweńskiej linii rodu Sanguszków. Sanguszkowie byli to książęta pochodzący z Litwy, których protoplastą był Olgierd Wielki, książę litewski, syn Gedymina. Był to bardzo bogaty i znaczący ród. Jego świetność przypada na XVII, XVIII i XIX stulecie. Teraz książę Paweł, mieszkający obecnie we Francji, jest jedynym męskim przedstawicielem rodu.